Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o tak zwanych wykopkach. Właśnie kopaliśmy ziemniaki, wszystkie zostały, słuchajcie, wykopane. Zaraz wam pokażę, ile tego mamy. Odmiany w sumie dwie, była Irga i Ricardo. Ricardo to taki czerwony, Irga to taki podstawowy. Myślę, że każdy ze sklepu zna cały ten obszar. Tam daleko to właśnie były ziemniaki. Wyszło chyba z 6 rządków, czy 7. Trochę tych klatek jest, także zaraz wam pokażę. Trochę mniej niż było w zeszłym roku, natomiast trochę tych ziemniaczków mamy. Jeszcze jeżeli chodzi o warzywa, nie wyrywaliśmy, jeszcze czekamy, jeszcze pierwszych przymrozków na szczęście nie było, ale już niedługo pewnie zaczniemy się rozglądać za tym właśnie, żeby też i warzywa wyrwać. Okej, więc przechodząc już pokażę wam, pójdziemy do piwnicy i pokażę wam, słuchajcie, jeżeli chodzi o ziemniaki, jak to u nas wygląda, czy ładne, czy nieładne, sami będziecie w stanie ocenić. Moim zdaniem w zeszłym roku były ładniejsze. O, tutaj może mam jeszcze nieprzebrany kawałek, został zbierany. No, a teraz jeszcze zapalę wam światło, jak się uda. Okej, zobaczcie. No, także tutaj mamy już posortowane. Tu mamy posortowane, tu mamy takie duże. Już wam odsłonię. Tu mamy te duże. No, tu mamy w skrzynkach. Myślę, że to tak tradycyjnie. Każdy wie, jak to wygląda, więc nie ma co za bardzo pokazywać. O, i tutaj mamy również te czerwone. Tych czerwonych było dwa rządki, ale o, i tu mamy czerwone, a tu mamy te zwykłe. Te czerwone, powiem wam, sporo większe. Wydaje mi się, że to też zależy wszystko od nasion. Jeżeli nasiona mamy, słuchajcie, dobre, to również i ziemniaki później będziemy mieli dobre. No tak to widzę. Także trochę tego jest. Ile tego jest, słuchajcie, czy na tony, to nawet powiem wam szczerze, że nie wiem. My tak tego nie liczymy. Zawsze coś tam na sprzedaż zostaje. No i na całą zimę mamy, praktycznie no na cały rok mamy dla siebie. Więc to jest taki plus. Oczywiście jakiś tam wysiłek jest, tak, żeby się tym zająć i w ogóle potem, żeby to pozbierać, posadzić, ale później mamy możliwość właśnie tego, że mamy to przez cały rok. Jesteśmy niezależni, mamy to po prostu dla siebie. Czy będziemy to jeszcze, słuchajcie, robili rok, dwa czy pięć, nie mam zielonego pojęcia, wszystko zależy od tego, jak nam po pierwsze pozwolą siły, a może bardziej czas. Jeżeli będziemy mieli na to czas, to będziemy to robić. Czy nam się to kalkuluje finansowo, bo to was na pewno interesuje? Powiem wam, że w jakiś sposób tak. Na pewno jesteśmy odporni na wahania cen. No jeżeli ceny się na rynku wahają, raz jest ziemniak po tyle, raz po tyle, sami chodzicie do sklepu, to wiecie, jeżeli ktoś chodzi i nie ma swoich. A też myślę, że większość ludzi nawet jak ma swoje, no to tam ma, nie wiem, na miesiąc, dwa, ale wątpię, że tak na cały rok. Więc po prostu, no my tak naprawdę, ja powiem wam szczerze, nawet nie wiem dokładnie, po ile teraz się sprzedaje, więc czasami jak komuś sprzedajemy, jakimś klientom, to po prostu najpierw idę do sklepu i sprawdzam cenę i dopiero później albo wchodzę gdzieś tam na giełdę Bronisze i sobie sprawdzam, po ile obecnie chodzą, bo też sami dobrze wiecie, że te ceny nie tylko ziemniaków, ale w ogóle warzyw i nie tylko bardzo skaczą z tygodnia na tydzień i można się oszukać. No tutaj mamy taką bardziej drobnicę, tam mamy trochę takie większe, wszystko jest posprawdzane, wiadomo, że trochę czasochłonne, ale mówię, raz, że satysfakcja, a dwa, że jesteśmy niezależni. No i finansowo powiem wam, że też nam się spina. No my mieliśmy trochę tych swoich sadzeniaków, trochę dokupywaliśmy, trochę dostaliśmy, bo też tam, wiadomo, w rodzinie sporo ludzi, czy tam coś uprawia, coś mają, więc zawsze coś tam dostaliśmy, więc muszę wam powiedzieć, że na pewno nam się to w jakiś sposób kalkuluje. Gdyby się nie kalkulowało w ogóle, to pewnie byśmy tego nie robili, jak ze wszystkim. Też sami dobrze wiecie, że sporo rolników narzeka na to, że jest drogo, że jest słabo i tak dalej, ale no prawda jest taka, że gdyby im się nie opłacało, to by w ogóle tego nie robili. Ktoś powie, że z tego żyje i musi to robić. No ale wiecie, no prawda jest taka, że gdyby naprawdę nie miał za co żyć, nie miałby za co utrzymać rodziny, to by po prostu tego nie robił. Nie ma się co oszukiwać. Wiadomo, że lepiej zarobić więcej niż mniej, więc się mówi, że jest słabo. No ale tu nie wchodząc na tematy polityczne, wracając do tematów związanych właśnie z ziemniakami, my słuchajcie, jesteśmy głównie przekonani do Irgi. Wcześniej tam było trochę Katani, no i oczywiście mamy teraz tego Ricardo czerwonego, też jesteśmy zadowoleni, bo super, naprawdę super duży, słuchajcie, i gęsto go jest. Akurat jeżeli chodzi o tą Irgę, to tak średnio w tym roku, w zeszłym roku mam wrażenie, że bardziej gęsto na polu jej wysypało, teraz trochę mniej. Jeżeli chodzi o jakieś tam sprzęty, bo też pytaliście, no to my mamy podstawowe sprzęty, bo też u nas się w tą gospodarkę jakoś nie inwestuje, robi się to dodatkowo. Każdy z nas robi po prostu inne, ma jakieś tam swoje inne zajęcia i robi inne zupełnie rzeczy, a to robimy tak trochę przy okazji, jest ktoś po prostu tutaj, kto się tym zajmuje. No tu jeszcze nie widzieliście, ale już osoby, które oglądały i takie, które no już mają
jakąś historię z moim kanałem, to widzieli, że tutaj jest, też będzie miejsce na buraki, tam na marchewkę, pietruszkę, sałatę, koper, kapustę, jakieś tam cukinie, pierdoły, no wszystko, słuchajcie, tutaj będzie, ale to mówię jeszcze czas. Mamy dzisiaj, chyba nagrywam, nie wiem kiedy ten odcinek wrzucę, tam na pewno na początku października ten odcinek wam wrzucę, bo też go tak właśnie nagrywam, więc staram się wrzucać w miarę tak jak nagrywam, bo czasami się sytuacja zmienia i po prostu trzeba później odcinek zmieniać, a staram się być fair z wami i po prostu wam dawać wtedy kiedy te odcinki, kiedy można, najczęściej właśnie wtedy, kiedy nagrywam. Wracając do tematu, słuchajcie, głównie ta irga, my jesteśmy zadowoleni, przez wiele lat tą irgę mamy, też mamy swoje sposoby oczywiście, jak tam sadzimy te ziemniaki i tak dalej, podstawowa kopaczka, podstawowy traktor, no i po prostu działamy, tak? Też nie ma jakoś ich bardzo dużo, słuchajcie, żeby tego nie zebrać nawet ręcznie, bo jak najbardziej spokojnie taką ilość, zresztą tak jak tu widzicie, można zebrać ręcznie. Oczywiście może nie samemu, jednego dnia się nie da, ale nawet słuchajcie, w 2-3 osoby, jak się przyjedzie tak rodzinnie, to wierzcie mi, że przez pół dnia nawet jesteście w stanie spokojnie to zebrać i zwieść. Oczywiście potrzebujecie jakąś przyczepkę, no bo nikt tego raczej nie będzie na plecach dźwigał, ale nawet słuchajcie, taczką, jeżeli ktoś ma możliwość, można coś takiego zwieść. Także nie ma problemu. To, co jeszcze mogę wam powiedzieć, to jest to, że tak jak widzicie, ktoś może powiedzieć, że słabo to wygląda, skrzynki są jakieś połamane czy niepołamane. Natomiast ja wam powiem, tak jak już mówiłem nieraz, my to mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie dla siebie. Nie inwestujemy w to, gdybyśmy inwestowali, wyglądałoby to zupełnie inaczej. Ale my mamy po pierwsze za mało hektarów, po drugie sami dobrze wiecie, jak wygląda rynek w dzisiejszych czasach. I po prostu tego nie robimy. Skupiamy się na rzeczach bardziej rentownych, a to robimy, mówię, głównie dla siebie, żeby wiedzieć, co jemy, żeby trochę ograniczyć właśnie tą cenę, te koszty i tak dalej. No i powiem wam szczerze, że troszeczkę dla przyjemności, bo też lubimy przy tym robić. Wiadomo, że to nie jest łatwa praca, ale jak od czasu do czasu się przyjedzie, trochę się ten mózg, nazwijmy to tak, zresetuje, to zawsze taki luz później pozostaje, więc jak najbardziej, słuchajcie, warto. Kolejna rzecz to jest oczywiście satysfakcja, bo nawet jak przyjeżdżają jakiś klienci czy znajomi i tam kupują od nas, czy my tam wozimy, no to też jest mega fajne, że coś takiego właśnie nam wyrosło i możemy teraz to sprzedać, także super, super sprawa. No, także to na tyle. Możecie się podzielić w komentarzu, czy wy już zbieraliście ziemniaki, czy może macie mniejszą ilość, czy w ogóle jakąkolwiek. Czy uważacie, że to jest spoko, czy nie spoko? No po prostu ciekawy jestem waszego zdania, co wy na ten temat myślicie. Także u mnie to tak wygląda, chciałem wam pokazać. No, a jak będziemy zbierać kolejne, to pewnie też jakiś odcinek nagram i coś wam tam na ten temat powiem, co i jak. Także na tyle, moi drodzy, do zobaczenia i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Hej!